Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, jak co wtorek gramy Titled Tuesday. Bardzo silny turniej szachowy, rozgrywany we wtorki właśnie. 10-rundowy turniej, tempo gry 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Bardzo silny turniej ze względu na to, że gra mnóstwo fantastycznych arcymistrzów pokroju światowego. Znaczy się czołówka światowa, czołówka europejska, również czołówka naszego kraju. Fantastyczni arcymistrzowie tutaj już widnieją na liście startowej. Listę startową otwiera Hikaru Nakamura. Fantastyczny gracz, 2700, powyżej 2700, nawet 50 plus, chociaż chyba nie ma tyle teraz, ale ocierał się już o 2800 ranking w swojej karierze, także jest z kim na pewno pograć. Witam Cię, Zak. Witam Cię, Stefczyku. Moi drodzy, za niecałe 7 minut rozpoczynamy ten turniej. Co więcej mogę dodać? Już gram ten turniej, nie wiem po raz który, ale nasty może. No i będziemy walczyć. Gram ten turniej dla fanu, dla zabawy. Witam Cię, Zibi. Pytacie, czy ten wstęp jest, czy wstęp jest wolny? Nie, ten turniej jest przeznaczony dla osób z tytułem międzynarodowym. To znaczy minimum mistrzowie FIDE, także też mogą grać CM-owie, czyli kandydat na mistrza, ale musi to być Chess Master, dobrze mówię, czyli taki tytuł FIDE-owski, który się wykupuje, jeżeli ma się kandydata na mistrza. Lub w moim przypadku mistrz krajowy, czyli to jest to samo w zasadzie co mistrz FIDE, National Master. Więc witam Cię, Czarku. Witam Cię, ten taki szachista. Dzień dobry. No niestety nie będę grał teraz partii. Dziękuję za wyzwanie, ale już poczekam do rozpoczęcia turnieju. 5 minut zostało. Mówiłem o... Kto może grać? Tak, także no niestety nie wszyscy mogą grać. Trzeba mieć tutaj tytuł jednak szachowy. Mam to szczęście, więc trzeba skorzystać, bo zawsze można napotkać silnego arcymistrza, sobie z nim zagrać i powalczyć. To jest na pewno fajna sprawa. Co więcej, mamy tutaj również, moi drodzy, Sergeja Kariakina, dla osób, które jeszcze się nie orientują. Wicemistrz świata, nie z tego roku, ale wicemistrzostwo zdobył niemalże... Mało brakowało, a zdobyłby tytuł mistrza świata, bo w bardzo wyrównanym meczu z Carsenem wygrał partię przełomową, bo leciały same remisy. No ale Carsen na szczęście pokazał klasę, wyrównał mecz i potem jeszcze ograł Kariakina w dogrywce, więc było bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko. W 12 dni rozegrałeś 140 partii. Bardzo ładnie. A jeszcze kwestia, jakim tempem, bo jakbyś grał bulety, to mało partii, ale jak grałeś jakiegoś blica lub 10-minutówki, to super. Gratulacje. Turniej jutro. Wszystko jest na Facebooku. O 18.30 startujemy. Do 20.00. Półtorej godzinki gramy turniej arenowy. Ale zmieniłem tempo, tak trochę testujemy to tempo, będziemy grać 5 minut plus 1 sekunda bez możliwości obcinania czasu, więc wszyscy będą mieli jednakowe szanse czasowe. Witam Cię, Tomaszu. Dzięki, dzięki. Witam Cię, White Boy. Tak, jest klub na Facebooku również, wszystko znajdziesz na YouTubie w opisach. Można dołączać, zapraszam serdecznie. Tam też zamieszczam informacje na fanpage'u Szachusia, na Pan Szachuś Klub. Gdzie się da, to umieszczam. Również dałem ogłoszenie na samym YouTubie. Nie przeszkadzasz oczywiście, Stefczyk. Zadawajcie pytania, nie ma sprawy. Zresztą tutaj na Twitchu zaraz też się wyświetli link do tych linków, co mówiłem. Grałeś tempem 3 plus 2. No spoko, no ładnie, ładnie. Trzeba grać. Trzeba grać w szachy. Polecam początkującym zawodnikom, żeby jednak próbowali grać, znaczy nie tylko początkującym. Jasne, że blice są atrakcyjne, bo szybkie, ale takie 10-15 minutówki warto pograć, żeby ta jakość gry nasza była lepsza. Tak mi się wydaje. Najlepiej to w ogóle grać długie szachy, takie typu 30 minut chociaż, tak? 25. No ale to w zależności od gustu. Ja lubię też czasem nawet pograć jednominutówki, ale to tak bardziej dla takiego, nie wiem, rozładowania tutaj
jakichś emocji, czy no nie wiem, jak to w sumie nazwać. Czasem po prostu połupać sobie minutówki lubię, głównie też blice. 3 minuty plus 1 sekunda w tym turnieju gramy, przypominam. To też jest takie tempo, no ciekawe nawet, bo przypominam też, tak zawsze podaję przykład, że jak zostaje nam wieża, no to mamy czas, że ta sekunda się dodaje, mamy czas na zamatowanie, nie będzie żadnych niespodzianek, chyba że już mówię, zagapimy się, myszka się osunie i tyle. Ok, tutaj sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. Dobra, tutaj widzę, że jest. Zamykamy jedną przeglądarkę i będziemy działać. Dziękuję Ci za followa, panie Szachu Persji. Bardzo ładny nick zresztą, swoją drogą. Cześć, Dybson. Bez podstawek dzisiaj, dobrze. Spróbujemy bez podstawek. Oby, bez takich prostych, prawda? Grasz w necie, White Boy pisze, grasz w necie Rapidy i potem opracowuje skaleczone debiuty. Bardzo dobrze, super. Privet, Szach Persji, privet, to drugie słowo. Pazia, nie kumam, znaczy rosyjski miałem tylko w podstawówce przez 2 lata, więc nie za bardzo już pamiętam, ale literki jakieś tam jeszcze kojarzę. Właśnie żałuję, że nie znam rosyjskiego perfekto, bo bardzo by się przydał w szachach. Dużo jest literatury właśnie po rosyjsku, bardzo dobrej. Dobra, moi drodzy, mamy minutę 20 sekund do rozpoczęcia. Za chwilę startujemy. Priwiet Palaki chyba. Trzecia literka to chyba nie jest L. Statystyki mam pokazać, ale swoje nie, to też troszkę nie mam czasu teraz na to, bo zaraz zaczynamy. Pacany. Ojej, dobra. Słuchajcie, lecimy. Witam cię raz Klim07 i za kilkadziesiąt sekund już jedziemy. Obraz dobry, chyba głos też w porządku, już naprawione. Mam nadzieję, że jest wszystko dobrze. Osób mamy 638 na ten moment, pół minuty do rozpoczęcia, a nie zdążyłem nawet zobaczyć, który numer startowy mamy, a nieistotne. Potem jak czasu chwilę pozwoli, to czasu chwilę pozwoli. A, polski trudny język. To sobie zobaczymy, jak Polacy sobie radzą. No dobrze. I za chwilę lecimy. Jan Krzysztof Duda, mistrz, 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 mistrz również. Dobra, mamy National Mastera z Wielkiej Brytanii, czyli podobny gość do nas, jeśli chodzi o kategorię. D4, no to lecimy. Skoczek F6. C4. Królewsko-indyjska. No wybaczcie, że powtarzam debiuty, no ale też nie będę wymyślał jakichś cudów na kiju. Gram swoje. Goniec G5. Tu się H6 zawsze przyda. Okej. Okay. No dobra, zagrajmy C5. Zagrajmy skoczek C6. Tak troszeczkę spróbuję przeciwnika. Dobra, zagrajmy skoczek A5. Tu będziemy atakować. O, wiem, że tak się gra i skoczek H5, żeby wybić, ale jakoś tak mi się to teraz podoba. Spróbujemy zagrać tak, z planem G5 i gońca schowamy w razie czego. Dobra, musimy G5. On będzie próbował tak grać. Jasne. Zobaczymy, tak, po tym ruchu tu trzeba E5 pilnować pole i wracamy gońcem na G6. F4 oczywiście nastąpić może, to my to wybijemy i będziemy mieli tutaj bardzo ładne pole na E5 skoczkiem. Aha, on z tej strony próbuje nas podgryźć. Musimy chyba spróbować zagrać A6 i B5, coś w tym stylu. Wybił. No dobra. Można by było też chyba taki ruch wykonać. No zobaczymy. Na razie on nie ma jakiegoś takiego ruchu w centrum, żeby tutaj mnie mocno przyćmić, że tak powiem. Tutaj podchodzi pod rentgen. No nie jest to chyba przyjemne dla niego. Czy taki ruch teraz? Nie, no wieża B8 zagrajmy. Dobra, A4 to było do przewidzenia i teraz hetmanem na B6. Tutaj na B4 placówka, tu na B3 pilnujemy, kontrolujemy punkcik. No skoczek za bardzo nie ma gry, ale to też jest naciskanie na punkt C4 i pilnowanie B3.
Dobrze, poszedł tutaj. Mamy czas na jakieś manewry może. Słuchajcie, może skoczek E5. No jeżeli zbije, to dla nas jest super. On oczywiście może tak zagrać. Tego się nie boimy, bo mamy pionka. No konia zawsze tutaj warto ustawić w centrum. Pilnować tego strzału i potem może spróbujemy hetman B4. Żeby naciskać na punkcik B3 i tu się osłabi. Takie tutaj mam zamiary wobec niego. Dobrze, że mam gońca tu ustawionego. Bardzo dobrze on stoi, słuchajcie, bo bardzo fajny jest układ. Ten pionek, czy ten hetman w ogóle dziwnie, że wszedł pod gońca. Ja bym tak nie zagrał. Chociaż może tu się nic strasznego nie dzieje. Zobaczymy. Pilnujemy czasu też, tak? Ja mam 2 minutki 16. Wzbił! O, to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, ponieważ on nie ma już czarnopolowego gońca. W bardzo fajnym wydaniu go wybił dla nas, tak? Koń F3 może jeszcze być. Dobra, tutaj poszło. Jasne. Muszę coś pomyśleć. Może zagramy tak, żeby gońcem tutaj ewentualnie. Dobra. On tu mi chce zagrać. Jasno, chce mi zagrać F4. Lecimy tak. I tutaj hetmanem coś spróbujemy pomieszać. F4 jest możliwe. F4 jest możliwe. Wtedy chyba gońcem wrócimy. Dobra, chyba musimy wrócić gońcem. Mam nadzieję, że tu się cuda nie będą działy. Wracamy. Jeżeli tak, to mamy goniec H5 i chyba nie tracimy figury. Znaczy na pewno nie tracimy figury. Tu ewentualnie jeszcze bym się zastanowił nad tym ruchem, to wtedy trzeba odbić. Tutaj się broni na G6. No widać, że przeciwnik przede wszystkim stara się komplikować pozycję. No musi coś robić, tak? Jak chce walczyć o cokolwiek. Chociaż nie mówię, że tu jest u mnie super. Ciężko mi ocenić pozycję, ale wydaje mi się, że czarnym jest w porządku, bo jest goniec przede wszystkim bardzo dobry. Goniec czarnopolowy jest czasem lepszy od wieży w tych pozycjach. Dobra, poszedł na ostre noże. Też bym to zrobił, bo tutaj E4 się otwiera. Wybić tak muszę, po prostu muszę. Poszedł na noże. Słusznie. Są mocni zawodnicy ze świata, jak najbardziej. Są, Konradzie. Tutaj zagrał, a to mnie zaskoczył lekko. Tak, koń E4 zagra na pewno. Tylko tym skoczkiem. No tutaj jak wybije, to się będzie wszystko bardzo dobrze trzymało. Pytanie, co ja mam zrobić teraz? Też spróbuję zagrać ostro. Chyba hetmana mi nie atakuje. Spróbuję zagrać ostrzej, żeby troszeczkę otworzyć pozycję. Dobra, i teraz tu może. No zagrajmy, tak? Oddam piona, po prostu troszkę chcę otworzyć tą pozycję. Ciekawe, czy hetmanem wymieni. Jednak hetmanem. Pytanie, czy wybić to. Właśnie. Czy wymienić hetmany? Nie, no jeszcze hetmanów może nie wymienię. No trochę mu dam jakby grę. Tak, zagrajmy. Chodzi o to, żeby tutaj wieżą na C8 stanąć. Okej. Tutaj mi się chyba chce zagrać. Tak, muszę zagrać tak, żeby goniec był otwarty. Piony są nieistotne w tym momencie. Zagrajmy. A tu mogę też wziąć pionka. To wezmę tego jednego piona w takim razie. Jak to jest w pionkach? Pion mniej, ale z para gońców. Dobra, tutaj mnie chce zajechać. Jasne, gramy tak. Dobra, i gramy tak. Tu goniec musi coś pograć również. Dzięki za followa. Tak, zagrajmy może. Może tak, żeby tego pionka męczyć. Jak z czasem? A, z czasu mam więcej. Czasu mam więcej. On pionka będzie do góry przepychał. Jasne. Tak, zagrajmy. Tutaj. Muszę przyznać, że nieźle mu to wychodzi. Tak, ten ruch się zawsze przyda do obrony na B8. Tego pionka męczymy, ma mało sekund. No właśnie, ale to może nieistotne. Tu się trzyma chyba. Polećmy tak. Muszę jakąś kontrę spróbować złapać. Dobra. Szacha damy jednego. Czy w ogóle. A, mogłem wieżą zagrać na H3 bez sensu.
Tutaj się będzie pakował. Szybko gramy tak. Dobra. Dajmy szacha. Jasne. No właśnie. Tak. Trochę chyba tracę materiału. No ma mało sekund, to jest moja nadzieja. Tego biorę. To mi odpowiada. Weźmy tutaj. Wziął. Aha, wieża E6 ma. Ale tutaj jeszcze nie jest tak źle. Trochę mnie związał niestety. Tutaj. Aha, ładnie zagrał, tak. I chyba remisik. Jeszcze powalczę, ale chyba trzeba będzie uczciwie się zgodzić na remis. Trochę mi szkoda, ale spróbuję go potestować jeszcze. Aha. Może gdzieś tam się pomyli. Prawo grać mamy, no ale tu chyba już się nic nie stanie. No właśnie. No dobra, to będzie remis niestety. A! No dobra, to też jest remis. Ale jeszcze tak spróbujemy go oszukać na opozycję. Tak? No tak, on zagra tu, już jest remis w tym momencie. Dobra, to pozycja i tak była remisowa. Ale jeszcze go tutaj spróbujemy oszukać. Dobra. No cóż, co zrobić? Czułem, że jest lepiej, ale chyba remis też nie jest najgorszy w pierwszej rundzie. Ważne, że nie porażka. Miałem mata. Witam cię, smoku. Witam, strzelcu. Runda pierwsza dopiero. Dzięki. Mat był, mówicie. Sprawdźmy. Jak zdążę szybko, to już sprawdzamy. W którym ruchu podpowiedzcie? W którym był ruchu? Dużo żeśmy ruchów porobili. Trochę mi szkoda tej partii, powiem wam szczerze. Od razu z oceną tutaj pozycji sobie patrzę. Dobra, pomijając debiut, bo już mnie tam interesuje końcóweczka bardziej. A, to może G4 trzeba było zagrać. Gońca za hetmana, tak? No zaraz sprawdzimy. Możliwe. Tam się trochę działo. Tu może niepotrzebnie tak zagrałem ostro te B5. Można było spokojnie przytrzymać. Chociaż z drugiej strony ciężko zawsze powiedzieć. Po partii zawsze widzimy lepsze posunięcia. Tu już pokazuje trochę lepiej, jakby u białego. No, bardzo złożona pozycja. Dobra, tu wymiana. Może trzeba było się bardziej tym pionem jakoś spróbować zainteresować. Goniec za bardzo nie ma gry. To też faktycznie tak wyszło, że. Dobra, tutaj przestawmy, bo tam się fajnie działo jeszcze. Ten ruch to błąd. Aha, zobaczcie, wieża B4 i gońca mi łapie. Trzeba widzieć takie ruchy. Sam nie widziałem. Dobra, tak. Dobra, tak. Dobra, tu był szach. Tu źle zagrałem. Wieża H3 trzeba było chyba zagrać. No właśnie, wieża H3 lepsze. Jakieś szanse się pojawiały w tym momencie. Goniec H3, król F2, powrót, tak. Wieża z B na D8. Trzymać, no dobra, ale już postanowiłem tutaj coś szaleć. Tak, skoczek zbił. Tutaj. Goniec A7. Król F1. I tutaj był mat gdzieś? Zbiłem wieżą, dobra. Hetman. Goniec H3 z matem. Mieliście rację, Czarku, miałeś rację. Nie dałem mata w jednym ruchu. Ajajajajaj. Co tu się działo? Faktycznie, mat w jednym ruchu. Piękna partia by wyszła, jakby zakończenie było po mojej myśli. Ajajajajaj, nie widziałem mata. No tak, jak się nie widzi mata w jednym ruchu, to się turniejów nie wygrywam. O, ja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 j
po prostu szedłem na końcówkę. Dobra,
Mamy kolejną rundę. Nie ma co tutaj już teraz lamentować. To jest chyba kobieta. No tak, to jest kobieta. Oczywiście, Rosja. Zwykle mam szczęście do tych kobiet. Muszę z nimi zawsze grać. Królestwo Indyjska czy Greenfield? Greenfield. Ok, jedziemy. Znowu tutaj te domeczki będą się ustawiały. C5. No tak, strzelcu, na krótkim czasie się takie rzeczy dzieją, niestety. Tylko na krótkim? Nie tylko, ale częściej na krótkim, jasne. Tu chyba się bije, muszę sobie warianty przypomnieć, tak. Nie, tu się nie bije, Krzysztof. No właśnie. Ajajku. Już błąd. Nie, no to już mam w trąbkę w ogóle, ale błąd. Wieża C1 trzeba było grać, a nie bić tam. Hetman D2, Krzysztof, co ty grasz? Krzysztof, 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 Krzysztof. Wieża D8, wieża C2. Tragedia jest. Niebywale, jak ja zagram wieża C2, to goniec F5. Przecież, jedna pomyłka w debiucie i już jest źle. Muszę zbić tego gońca. Nie mam za dużego wyboru. Muszę tutaj zagrać ruch E4, żeby bronić skoczka i zrobić roszadę. Totalnie w trąbę. Strasznie źle to się potoczyło. Przestawiłem ruchy w debiucie. No tak. Znowu bije mnie kobieta, zgadza się. Dobra, zrobiona roszada, może jakieś cuda się tu zadzieją. Chociaż będzie ciężko. Sprytnie stara się wszystko wymieniać. Spróbujemy w ten sposób wymienić gońce. Może jakimś cudem coś goniec czarnopolowy zdziała, no zobaczymy. H4, mój taki plan tutaj teraz będzie. No tak, ja się nie dziwię, że przeciwniczka chce mi tutaj wymieniać. Tutaj szach jakiś grozi. Grozić grozi. Tu wisi. Ojejku, nie jest dobrze. No próbujemy coś zagrać końcem, bo nie widzę jakiejś koncepcji gry kompletnie. No tak, przeciwniczka mnie tutaj po prostu jedzie. Ciężko, 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 ciężko jest. Gramy tak. Marnie to widzę. Z powrotem. Może F4, F5. Jakieś cuda. Odejdę królem, bo zawsze szachy są niebezpieczne. No A4 na chwilę. Jak to grać? Powiedzcie, jak żyć? Zagramy tak. Jak zbije tutaj, to F5. A, wymusi. Tutaj, tutaj. Zobaczymy. No muszę coś szarpać. Możesz coś zaryzykować, nie ma nic do stracenia w tej pozycji. No właśnie, poszło w ten sposób. A, i tutaj. No tak, taktyka. No to mówiliście coś o podstawkach chyba, moi drodzy. Właśnie, właśnie podstawiłem. Oj, początek słaby, szachusiu. Jakoś tak tu słabo coś widzę. Tu mi bije, dobra. Tu nie ma co... Nie ma co przedłużać tej agonii. No trudno, mamy w trąbkę z panią. Od razu powiem, co w debiucie było źle. Nie wiem, oczopląsu jakiegoś dostałem. W tym momencie tu się nie bije na D5, jest totalnie już wór, bo po tym ruchu, jak zbiła przeciwniczka, to tu się robi tragedia. Przede wszystkim wieża C1 trzeba grać.
Chociaż poczekajcie. Tak. Nie, tu też nie jest źle. To chyba jest teoria jednak, bo jak bicie tutaj, to hetmanem trzeba na d2. O właśnie, w ten sposób. Dobra. Pomyliłem, trzeba o tym zapomnieć. Trudno. Do piachu partia. Co tam piszecie? Wyłapałeś ładnie mata, którego szachuś nie widział. Zatem punkt dla ciebie. Tak jest, punkt dla ciebie, panie czarku. Więc d4 zamiast wieża b1 było ciekawe, bo powie, że d4. Ale strzelcu, wiesz co, już mi się nie chce na to patrzeć partię. Sorry. Po prostu jestem zdegustowany. No pół z dwóch i to w ogóle jeszcze w jakim stylu przegrałem drugą partię. A, to się niewykorzystane sytuacje się mszczą, niestety. Chcę tylko pozdrowić. No aj tam, Piotruś, no cały czas to samo mówisz i nudne to się robi już z tą Biedronką. No kobiety mnie biją, no niestety. Zerknijmy, jak tam czołówka. Czy mam jakiegoś Polaka tutaj na górze? Możemy go podpatrzeć. Nie widzę tutaj na przedzie, ale widzę Kariakina chyba. Zobaczmy. Kariakin jeszcze gra. A tu nam warianty pokazują od razu. Może schowam je, żeby nas tutaj nie kusiły za bardzo. No a to już chyba w trąbkę. Zawsze się fajnie patrzy na czyjąś grę, to się więcej widzi. No Kariakin ma dużo czasu, na pewno wygra tą partię. To już tej klasy zawodnik. No tak, król bezpieczny, grożą maty, hetman oddalony od obrony. Wystarczy piona zbić? Wystarczy. Myślę, że nawet szach. Nawet królem chyba można, chociaż nie. Chyba wybić musi Kariakin. Do szacha wymienił. A, w ten sposób. No, fajnie. I tutaj zawsze wieża broni. Na f2. Albo kosi szybciej pionki. Spoko. g4. Jasne. No dobra, tutaj to już wygrywa. No, ale możemy też się przyjrzeć. Witam cię, subskrybencie. Cześć, EBK. No na spokojnie trzeba, jasne. Ale jakoś tak dziwnie mi się patrzy. No nie chcę narzekać, ale jakoś tak dziwnie widzę szachownicę. Tak jak przez mgłę trochę. Może to też ma jakiś wpływ, nie wiem. Okej. Widzimy realizację naszego wicemistrza świata. No i macik na H6. Tak jest. Hikaru? Hikaru jeszcze gra? Już nie. Już wygrał. Kopytkin. Polak. No wygrana, pionek idzie do góry. No to już nie ma sensu grać czarnym kolorkiem. No ale, dobra. Nie moja partia, tylko ich. Każdy ma prawo. O, tutaj chyba gra Dubow. Dubow jest bardzo ciekawym zawodnikiem, bardzo silnym zresztą w szachach szybkich. I gra białym i próbuje wygrywać. Zobaczcie, pionki idą do góry. To teraz już remisik. No i zobaczcie, taki CM. Junior, chyba widzę po buzi. Może junior? No, niespodzianka. Niespodzianka, ale to chyba jest remisowa końcówka. Król jest za daleko. Wieża tutaj. Dokładnie. Nie da się dwóch pionów obronić. No, remisik. No i jest sukces dla tego młodego zawodnika. Pięknie. Dubow współpracował z Carlsenem, a to tego nie wiem, strzelcu.
Krzychu, miałeś chyba kiedyś 0 punktów po dwóch partiach. Zatem bywało gorzej. Porządek z oczami? A co mam zrobić z oczami? Grać na ślepo, może będzie lepiej. Zmęczone oczy, zamknąć oczy. 0 z dwóch chyba nie miałem w tym turnieju. Pół z dwóch może. No nieistotne to jest. No, próbujemy się odbić. Zawsze odbijanie się jest chyba trudniejsze. Niestety. Dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. Korzystając z okazji, przypominam dla osób chętnych, jutro, czyli 26 sierpnia, środa, 18:30 gramy turniej, drugi turniej szachusiowy dla widzów. 5 minut plus 1 sekunda na ruch, czyli trochę dłuższe tempo niż tutaj, także zapraszam. Ok, mamy rundę trzecią, dobrze, szybko. I mistrz międzynarodowy, no trzeba walczyć. Ale poszaliłem tam w debiucie. Strasznie to jest, niestety, tkwi w pamięci. Ciężko się tak od razu odciąć od tych złych partii. Obrona Nimcowicza. Lecimy. Zaskoczony przeciwnik. Dobra. Lecimy do przodu, nie ma co się czaić. Pewnie A5 wrzuci. C5? O, to ciekawe. To wszystko rąbię do końca i będę miał izolowanego piona. Jak zbiję, to skoczkiem. Może też nie zbić, no i tak zagram skoczkiem. Tak spróbujemy. Z opcją goniec A3. Ojej, strzałeczki. Goniec A3, A5 jeszcze opcja jest. Dobra. I pytanie, czy goniec będzie na A3 stał dobrze? Może goniec B2? Nie, goniec A3. Podoba mi się i chyba taki ruch od razu. Coś tak postraszymy. Spróbujemy zmusić go do wymiany czarnopolaka. Od razu będziemy tak grać dosyć konkretnie. Dobra, nie wymienił. Tak. Męczymy, męczymy te gońce przeciwnika. Książki 5-8-letnie, jasne, że tak. Warto, zawsze warto. Tutaj, teraz tak, tutaj wybije, skoczek wybije, tu wybije, tam do końca, na parę gońców zostanie, ale czy to wystarczy? Tu iść skoczek. Znaczy, gońca muszę zbić na pewno. To jest obowiązek. Tu skoczek grozi. No dobra, wybijmy skoczka. Może tutaj hetmanem nie wymieniamy. Spróbujemy E3 za chwilę wrzucić. Skoczek. Dlaczego ja takiego ruchu nie widziałem? Powiedzmy, że tak, będziemy bronić. No jest jakim planem? Skoczek stanął świetnie. Mój goniec nie za bardzo stoi. Ja bym go przerzucił tu i tu. No nic. Bierze C8, bierze C1. Taki ruch to koń tutaj mi wlezie. No, trzeba zagrać wieżą na C1, jakiś widełek. Tutaj nie możemy pozwolić sobie na widełki. Aha, bardzo odważnie, ale pewnie i dobrze.
A zaraz zbiję i chyba tam wisi. Skoczek E6 oczywiście jest. No to królem ucieknę, tak. Ładnie te E3 zagrał. Konia 6 musi zagrać. No pewnie nie widział. Teraz nad tym konia 6 myśli. Teraz czy pionka bronić? Czy jakoś da się go w ogóle obronić? Nie za bardzo widzę jak. Bo goniec zbije z szachem. Ale zagrajmy tak. Nie wymieniajmy tej wieży. No goniec oczywiście może zmienić teraz. Do król H1 zagramy. Okej, okay, no to chyba wieża D5 mi się tak w miarę narzuca z tempem i wieża F5, coś w tym stylu. Tak. Przeciwnikowi zostało mało czasu. Mam nadzieję, że gdzieś go tutaj oszukam. Pionka mogę wziąć. Chyba wezmę, nie będę się dłużej zastanawiał. Biorę piona i gramy. Wieża C2. No, jest taki ruch. Teraz zauważyłem, ale zawsze mogę chyba tak scentralizować troszeczkę. Jak mi bije, to wieża A8, żeby tu męczyć. Tu hetman broni na G2, więc też jest chyba dobrze. Okej. Okay. Tak, pomęczmy. Aha, goniec C7 jeszcze. Dobra, tu jakieś strzały grożą. Widzę. Dobra, idziemy pionem. No zbił. Mógł zbić, ale ja tutaj zbijam szybciej. Z szachem. I z matem, bo na F7. Dobra, jest zwycięstwo. Na szczęście lekko odbite. To z mistrzem międzynarodowym, także nie jest źle. 1,5 na 3 partie. Mamy to. No ale zerknę sobie na tą partię przy okazji tutaj już z silnikiem. Mamy chwilę czasu. Interesuje mnie przede wszystkim, czy na D5 bicie moje było ok. Przypuszczam, że nie. A jednak, dajmy mu chwilę pomyśleć. Jedna z opcji jest. Koń E5 niby pokazuje. No tak koło równości, prawda? Tutaj, tu cały czas koń E5, tam B4. No dobra. I on zagrał C5. Chyba złe. Bicie do końca. Koń A6 lepsze, bo lepiej odbić skoczkiem od razu na C5, niżeli skoczka trzymać na B8 jeszcze chwilkę. Bicie skoczek B3. Taktyka brak podstawek, zgadza się. No dzięki smoku, dzięki Radku. Skoczek na goniec na B6, A4, tak. Goniec, wieża. Chce się taki ruch zawsze goniec A3 zagrać, żeby z tempem zaatakować figurę. To na pewno nie są złe ruchy. Koń C5, czyli konkretnie goniec, dobra, i skoczek D4. No właśnie, i mi się już to podoba, że jednego z tych gońców na pewno sprzątnę. Skoczek. No i teraz co tutaj pokazuje? No bić na C6 pokazuje. Na E4 również pokazuje. Dlaczego na E4? Na komputerku. Duża już przewaga. Na C6, poszło tak. I tutaj bicie, dobra. I czy wymieniać hetmany? Wieża B1 pokazuje strzał. Pokazuje, żeby tu zagrać, a jeżeli on wymieni, to wieża. I są dwie wieże w grze na liniach. Może i tak. No poszło hetman B3. Jak widać, nie najlepsze. Bo koń D4. No jak zwykle nie widziałem takich prostych wtargnięć. Wieża C8. Oj, szachuś się, obudź. Skończysz na 1,5 punkta. Wieża C1, E3. To no myślę, że dobry ruch. Wieża C8, hetman. No dobra, poszło jak poszło.
Koń E2. Wow, no to taktyka na wyższym poziomie to już nie dla mnie taka taktyka. Nie, no niezły ruch, zobaczcie, niesamowity ruch, bo biorę tu jakość. A jeżeli zbija hetman, to wieża E3 prawdopodobnie. Goniec E3 pokazuje? Aha, goniec E3 z tego względu, że tutaj po prostu leci jakość. No tak. Z szachem i tu. Wow. No, 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 to się władowałem tutaj. No, na szczęście gość nie widział, ale w szachy, słuchajcie, no niestety trzeba grać dobrze, żeby robić wyniki. Chyba muszę jakieś ABC taktyki zrobić w takim razie. Coś mi się wydaje. Ła. No dobra, a ciekawy jestem, czy tam dalej jakieś gafy nie popełniłem. Poszło tak, tak, okej. Pokazuje lepszą czarnych? Nie, nie pokazuje. Wieża D5, dobra. Hetman G6. Wieża A5, no dobra, tutaj zaatakowałem pioneczka. Skoczek D8. No jak już się figura cofa, to nie może to być dobry znak dla przeciwnika. Goniec B2. Po co? Nie mam pojęcia, po co goniec B2 miałby tutaj ruszać. Nie wiem. Dobra, kolejna partia. Jak szybko poszło, słuchajcie. Mamy kolor czarny. Lecimy. Przeciwnik. Bangladesz. C5. Ćwiczymy. E6, D4, bicie. Dobra. Go. Dzięki Szymsun, pozdrawiam. Dzięki za followa. No, Hetman F3 grają, jasne. Czy teraz jest E5? Czy coś tu przesadziłem? Możliwe. Ta moja sycylijska. No właśnie, muszę wracać. I mogą się robić problemy. Sorry, smoku, za moje gwizdy. Może będę tak grał, że będę ustawiał worki i spróbuję z nich wychodzić. Hetmanem zbiję, no. To już jest gorsza czarnych. Tutaj pola trzeszczą. Koń E4. Dokładnie. Cóż ja, biedny żuczek, mogę? Nie za wiele, no ale spróbujemy. Zagramy goniec D7. Z jakim planem skoczek tu wjedzie? Z żadnym, kompletnie. Bardzo zła pozycja. Zgadza się, no. Wychodzenie z worków to moja specjalność, ale dlaczego ja muszę te worki grać? Długa? Robię długą, no. Wyszedłem pionami i wbrew temu zagrałem długą. Niedobrze to wygląda, proszę Państwa. Bardzo niedobrze. Nawet skoczka tu nie mogę wsadzić. Może tu. Zagrajmy tak. Pionka najwyżej zbiję, ale jak zbiję tego gońca, to trochę odetchnę. To oddycham teraz. Weźmie pionka, jasne, że weźmie pionka. Ale teraz to Krzysztof tutaj szachuś oddycha. No, pion mniej, ale już jakaś gra się zaczyna. Dobra. Lecimy tak. No dobra, zagrał tak, miał prawo. Spróbuję zagrać tak. Niech on mi wybije tego gońca. Skoczek bardzo mocny. Muszę jakoś wieżę też uwolnić, oczywiście. Czysty pion mniej.
No słabe te partie dzisiaj, słuchajcie. Czwarta partia słaba. No tak, on chce wymieniać, jasne. On chce wymieniać. No dobra, wyprowadzam szybko wieżę. Nie zważając na to, szukam kontry po prostu aktywnej gry. Jak mnie zbije, to bije. Tutaj będzie wisiało. I coś może się jakoś cudem uda zrobić. No on ma mniej czasu, niech myśli. Niech myśli chłopak. Czy wchodzę w jakieś ruchy tego typu, potem koń E3? Nie wydaje mi się. No tak, on tutaj będzie chciał tak grać B4, więc muszę A5 zagrać koniecznie. No i A4 tutaj trzymam. Bicie w przelocie, więc pion się trochę poprawił z A6. Ok, i teraz tak. Czy ja mogę teraz tu? Tutaj i tutaj? Mogę chyba, bo biorę skoczka. Król na. Chwila. Nie, nie mogę. Chyba nie mogę. Taktyka, taktyka. Krzysztof. A może tak? Co to da? Co tu się stało? Może tak? Kontrolnie zagram skoczek H6. Nie, nie widzę ruchu, po prostu czasu chcę trochę napędzić. I teraz pytanie, czy tutaj wybić? Chyba trzeba będzie. Nie mogę. Wracam, wracam. Muszę tutaj bronić. I bronić na D6 jeszcze. Zbił? Czy coś podstawiłem? Nie, no chyba nie. Wieża C8 w razie czego. Aha, może dać mi szacha. No ale dobra, tutaj matów nie ma. Jasne. Lecimy tak. Wymieni, tam wezmę. Tutaj, tu. O, to mi bardziej odpowiada to posunięcie. Tu wisi. Już się robi mało sekund. Dobra, no to. Aha, tutaj wisi. No dobra, już nie ma wyjścia. Muszę coś aktywnie próbować. Jasne. Tak. Bicie i chyba tu. Wieża C4, król wróci. No spróbuję jeszcze raz. Ciekawe, czy. Nie, nie, nie cofnął ruchów, znaczy się nie powtórzył. Skoczek nie ma gry. Goniec. To dał mi szansę, słuchajcie. Tutaj. No, no to teraz jest bardzo dobrze. Tutaj na B2 wisi. Mata dostanę. Bronić. Z szachem lecimy królem do góry. Tutaj. Ile mam czasu? Sporo, nie? Spadł czas przeciwnikowi. No to tak, wyszedłem z totalnego wora. Punkt jest punkt. Ha, 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 działo się. 2,5 na 4. Mówię za cicho. Ten mikrofon jest już bardzo podłączony. Ja po prostu mówię cicho, przepraszam. Postaram się trochę głośniej, ale to nie, po prostu nie kontroluję głosu. Teraz chyba jest w porządku. Mikrofon jest podkręcony, tak myślę, że bardzo dobrze tutaj. No tak, z takiego wora wyjść też trzeba umieć. No koniec tak, tutaj się udało.
Kurczę, no zobaczę ten debiut. Teraz mamy chwilę czasu, bo jest po czwartej rundzie, więc możemy sobie trochę dłużej pogadać. No naprawdę, Hetman F3 grali już tak często, ale już wyszedłem trochę z sprawy. B5 słabe, jednak E5. Co tu grać trzeba w tym momencie? Po komputerku podpowiedz. Bić na D4, H6, B5 pokazuje? Nie. Dajmy mu chwilę pomyśleć w tym momencie. Ale jakie statystyki, panie Stefczyku, mojego niku, jeżeli chodzi o to, sam możesz sobie zerknąć w mój profil wejść, nie ma problemu. Goniec B4 pokazuje, goniec B4. Skoczek bije D4. Skoczek D4, goniec D4, E5, goniec C3, D6. Aha, czyli można coś takiego wrzucić, sobie zapamiętać i E5, bo skoczek broni tu, jeżeli goniec odchodzi, to spokojnie gramy tak. I potem gońcem tu. Aha, no to te pozycje już mi bardziej raczej odpowiadały. Poza tym grozi też taki bardzo fajny ruch, goniec G4. No dobra, będę pamiętał już po Hetman F3, jak tutaj sobie poradzić mniej więcej, bo na razie tragedia, słuchajcie, w tych debiutach. Ale jeszcze tutaj się przyszykuje. Tak jest. Jest punkcik, panie Smoku. Zgadza się. Nie szkodzi Stefczyku. Można sobie tutaj wejść, statystyki popatrzeć. Dobra. Hikaru jeszcze ćwiczy. Sprawdźmy. Już nie ćwiczy, już wygrał. Karjakin. Wow, przegrał Karjakin. No cóż, gonimy go. No, jaki ja mam nick, moi drodzy? No, szachus.pl. No nie, twój czarku, ok. No dobrze, słuchajcie, no 2,5 na 4. Troszkę odbiliśmy, ale oczywiście z gry te punkty tutaj się nie powinny pojawić, ale są. Warto w szachy grać do końca. W sumie nie wiem, co mam teraz mówić. Jak macie jakieś pytania, bardzo proszę. Jest dobry moment, bo jest chwila przerwy po czwartej rundzie, te kilka minut chyba. Przy okazji zerknę tutaj na tabelkę. Czy mam jakiegoś Polaka wysoko? Polaka żadnego nie widzę w pierwszej dziesiątce. A dalej, dalej, dalej. Nie widzę, albo mi umknął. Czyli w pierwszej setce nie ma nikogo? Czy atak sycylijski działa na 1700? Mój drogi rycerzu z klanu, atak sycylijski w wykonaniu twoim działa nawet na 2700. Co myślę o olimpiadach online? No, alternatywa zwykłych olimpiad w tym czasie. No. No w porządku, no. Zawsze coś nowego. Przynajmniej to działa, jest jakaś ciągłość zachowana. Wiadomo, atmosfera to nie jest już, atmosfera online to nie jest to samo. Nie byłem na olimpiadzie, ale zdaję sobie sprawę, na wielkich turniejach to jest na pewno fajna sprawa. Także no ważne, że są te turnieje. Także dobrze, dobrze. Klub UKS Kopernik. Tylko że nie gramy w tym roku w drugiej lidze. No, wiecie, finanse, prawda? Co tu dużo ukrywać. Ale sam jadę na pierwszą ligę, zostałem wypożyczony do innego klubu. Także 4 września będę grał pierwszą ligę w Ustroniu. Też po długiej przerwie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, strzelcowi nie będę tutaj dawać. No, moda, że tak powiem. Znaczy, ja tutaj akurat nie obsługuję tego. Mam tu kolegę, który mi tutaj to obsługuje, ale nie wiem, czy jest teraz dostępny.
Także wybaczcie serdecznie. Będę Rafale grał na pierwszej lidze. 5 września jest pierwsza runda, 4 wyjeżdżam. Moderator potrzebny. Czekam na jakieś propozycje, jak ktoś jest chętny. Może, może, no bo tu mam kolegę jednego, ale on nie zawsze jest dostępny, nawet bardziej rzadziej jest dostępny. Także bardzo chętnie kogoś przygarnę, jeżeli ktoś się na tym zna. Strzelcu, spoko, spoko. Z strzelcem się już trochę znamy tutaj, jeśli chodzi o wspólne wymiany zdań i tak dalej. Na luziku. Do zobaczenia, Rafał Kone. Tylko też nie wiem, z kim za bardzo rozmawiam. A jak masz ochotę się przedstawić, to byłoby miło. Sukcesy szachowe Cigorinie. No, udało mi się zdobyć mistrzostwo Polski do lat 18 w szachach szybkich. Znaczy szybkich, czyli na 15 minut. Miałem wtedy 17 lat, ale dawne dzieje, piękny czas. To taki chyba największy sukces tak naprawdę, jeśli chodzi o rangę mistrzostw jakichś Polski. Ja myślę, że największym sukcesem też jest to, że gram w szachy już tak długo i nadal mi się one podobają, więc to może być też bardzo fajna sprawa. Także życzę każdemu. Dobra. Tak, Smoku, widziałem, że jesteś moderatorem na PZ Szachu i służysz pomocą. Bardzo mocno wezmę to pod uwagę. Możliwe, że się dogadamy. Myślę, że jest taka opcja. Chociaż wiecie, ja też nie streamuję codziennie dosyć rzadko. W zasadzie raz w tygodniu, jak się uda, albo dwa razy w tygodniu. Chciałbym częściej, ale to wymaga niestety bardzo dużo energii. A no jak wszyscy mamy, jak już mamy rodzinę, to są obowiązki niestety i to nie jest takie proste, ale jak najbardziej zawsze jeden ten stream w tygodniu czy dwa, porządek się przyda na pewno. Także Smoku, no myślę, że opcja była. Można pewnie mieć kilku moderatorów, prawda? To chyba nie przeszkadza w niczym. Ja z kolei tak za bardzo na tym się też nie znam. Tutaj Twitch jest tak rozbudowany i nie wnikam za bardzo, bo też nie chce mi się po prostu tutaj mocno działać. Kruci, tak, Kruci też jest moderatorem, ale nie u mnie akurat. Więcej mam ładów niż włosów na głowie. O ja, mamy silnego mistrza międzynarodowego USA. No to już testujemy pana. No dobra, oby on nas nie przetestował. Słuchajcie, zagram chyba G6, coś spróbuję innego. A D6, miałem C5 próbować. Okej, okay, poszło jak poszło. No to skoczek. Zwykła obrona pirca. A4, żeby nie było B5, to też jest sprytne zagranie. Czy będzie E5? Jeśli nie będzie, to tak. No dobra, to już pozycja jest taka, które tutaj mniej więcej lubię. Pioneczki zbijamy. Ok, H6 się przyda, żeby nie było takich niespodzianek. Tutaj B3 może być fajne zagrane, żeby goniec na A3 grał. Wtedy spróbujemy tędy się jakoś przedostawać. Hetman, jasne. Wieża E8 się przyda zawsze. Dobra, jeszcze tak zagrajmy. Tu się pilnuję i chcę tutaj bić. Bo chodzi o to, że on chce na pewno zagrać tak. A ja już hetmanem mogę teraz ruszyć na F6 na przykład. Na E7 również mogę, jasne, ale... Okej, okay, poleciał grubo. Zagrajmy tak. I koń F8 również mogę zagrać, żeby goniec tam na H3 patrzył. A, mogą od razu tutaj uderzyć przecież też. No dobra, ale hetman F6 się myślę, że też przyda. Bo schodzimy ze związania od wieży. Dobra, lecimy tak od razu.
Tu koń e6 możemy też wrócić. Skoczek g4 będzie na pewno szykował. Jasne. No przestawmy skoczka, żeby goniec się trochę odświeżył. Jak zagra skoczkiem, to wtedy my odejdziemy i zagramy h5 ewentualnie. Ważne, żeby tutaj skoczek z gońcem miał połączenie i na h3 doglądał, jakby było zagrane przypadkowo g3. Ok, leci tak. Mogę wybić, jasne, że mogę. Tutaj niestety nie mam bicia, bo skoczek broni. Może g5 w ogóle? A nie, bo skoczek g3 mi wrzuci. A to też może być ciekawe, g5. Nie, no nie będę osłabiał. Dobra, czasu jest niewiele. Trzeba pomyśleć chwilę. No dobra, grajmy skoczek e6. No jak skoczek poszedł, to trzeba grać. Wydaje mi się, że tu mam przyjemniejszą pozycję. Takie są ruchy niebezpieczne. Takie ruchy są też możliwe. Tylko trzeba jeszcze powiedzieć, zbił i zbił, zbił, zbił. No to tutaj trzeba chyba gońcem. Czy gońcem? Zbije mi tu, tu hetman zbije. Skoczkiem chyba. Bez hetmanów będziemy grać. Zbijam skoczkiem. A, tu podstawiłem piona. Ale wzięcie piona na h6 nie wiem, czy też nie jest na niego ryzykowne, bo zawsze g5 jakieś spróbujemy. Jednak nie jest ryzykowne, czyli pion mniej. Ale para gońców. No może coś się uda wyrzeźbić z tego. Już będzie ciężko. Jeszcze tak mogę spróbować. Tak mogę spróbować, żeby parę gońców zachować. Tutaj gram z takim planem, żeby spróbować wymienić. No pionek mniej, ale para gońców. Może coś się uda. Chociaż on pewnie też jest zadowolony. Zwykła podstawka. Dobra pozycja. Była za mało czasu troszeczkę, jak dla mnie, na tę pozycję. Musiałem się dłużej zastanowić, żeby uzyskać tą przewagę. Na pewno była dobra. Na pewno dobra była. Poza. No tutaj grozi też wzięcie piona, prawda? Więc on musi się raz... Tutaj? Zbije tu, on zbije, ja zbiję tu. On wjedzie mi tutaj. No wjedzie. A może tak w ogóle? Nie, 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 Krzysztof, tak, 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 zbijaj tutaj i odbij pionka. Okej. Dobra, tak, na białym polu są gońce czarnopolowe, więc pionki na białych polach. Jeśli wieża tutaj... Czy coś tu podstawiłem? Nie, chyba nie. Wieża D7, jasno, że tak zagra. Gońcem zagrał, a to mnie zaskoczył, przyznam się szczerze. A może i lepiej? Nieźle gra, nieźle gra, trzeba przyznać. Może uderzyć tak. Trzeba uderzyć tak. Trzeba, 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 nie ma wyjścia. Gramy tak. Tam wisi. Ok. I tak. Może coś lepiej zagrać. Ojku, może tak. Może tak, spróbujemy. I czy ta wieża będzie tutaj na siódemce chciała zostać? Na razie chce, zagrajmy tak. Skoczkówka, pionka. A, jest tu ruch, ale mamy taki ruch zawsze. I takie posunięcie chyba się trzyma. Mam nadzieję, że niczego nie podstawiam. Jasne. Tego chcę zdjąć lub tego. W ogóle to jest pion mniej. Zdejmuję tego. Pion mniej jest? Nie, jest porówno.
Tak, jest gorąco, niestety. Czasu mało. Aha, tu podstawiłem. Kurczę, jeszcze tu podstawiłem. No nie. O, ten piekielny czas. No właśnie. Szkoda. No szkoda, szkoda. Kurczę, szkoda. Powiem wam, że teraz miałem dobrą pozycję po debiucie, no i w trąbę, nie? Jakie to jest wszystko logiczne. Źle, Krzysztof, źle, Krzysztof. Zaraz zerknę na pozycję, bo była bardzo dobra. Takie pozy to bym chciał grać zawsze. Pomijając debiut bardzo szybko, tutaj, o, te pozycje są spoko, no, jak ktoś lubi. Ja wiem, że komputer pokazuje swoje, ale to kwestia właśnie gustu pozycji. Tak, 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 wieża E8, tu i koń H5, no to jest w porządku. Wieża D6 od razu. Aha, bo na G6 wisi, ciekawe. No dobra, poszło tak. Hetman F6. No to jest bardzo dobrze, no, tu jest bardzo dobrze, koń F3. 5, hetman F3, że szkoda mi tej partii bardzo. Ale w ogóle w tym momencie, mówię, że w tym momencie ta pozycja mogła, była spoko. Ja lubię takie gry i wiele razy grałem coś takiego, po prostu tutaj czuję, ale no to mówię, to jest blitz, tak, i mało czasu. 2,5 na 5, kurczę, no mało punktów, a miałem ochotę dzisiaj trochę punktów nazbierać. No ale to jeszcze chyba nie ten moment, jak widać. Skoczek F8, skoczek... Goniec na E6, skoczek na H7, no tak, tu jest po prostu bogata gra z mojej strony, jak widać, koń E6, koń G5 grozi, no to dobra, koń E6 poszło i goniec zbił, tak, po prostu. Słuchajcie, można było zbić tu i zbić tutaj, mieć parę gońców również w tym wydaniu. A skoczkiem jednak zbiłem, no tutaj podstawiłem, no dobra, to komputer liczy w ten sposób, jasne. Goniec E6. No ale chyba najprostszym rozwiązaniem to jest tutaj strzał. Tak. I tak po prostu. No i poza się chyba trzyma. Nawet skoczek tutaj nie grozi, bo hetman H4 i bronię pionka na H6. No tak, no to na pewno jest przyjemna pozycja dla czarnych. Bez dwóch zdań można było iść na uproszczenia w ten sposób. A ja tutaj już szukałem czegoś na siłę. Podstawka, no ale poszło skoczek i skoczek G4, chyba zły ruch. Dziwię się, że tutaj nie zagrał wieżą. Tak, tak. Tak. E4, czy coś lepszego tutaj podpowiada komputer? Muszę chwilę się zastanowić, chyba E4 pokazuje cały czas. Dobra, trudno. No, mamy tutaj znowu. Znowu panią szachistkę. Jedziemy, gambit hetmański. Tak grał Kasparow w trzecim posunięciu, jak grał gambit hetmański z Karpowem w meczu o Mistrzostwo Świata. Często goniec C7 grał. Co nie ma znaczenia większego, ale to już taki ruch, który tam nie pozwala troszeczkę zagrać gońcem G5. Dobra, to już historia. To już historia. Mocno przeciwniczka chyba chce grać na remis, coś mi się wydaje. Dobra, jedziemy. Bardzo symetryczna pozycja. Z tym, że mój goniec jest lepszy od tego. Na ten moment. Jeśli B5, to odchodzimy. Grozi skoczek B5 wtedy. Czy goniec na E2 będzie lepszy? Chwilunia. Może goniec E2 będzie lepszy. Wieża z F na D1. Wymienimy szybko aktywną wieżę.
O ile da się to zrobić. Próbujemy. Będziemy utrudniać przeciwnikowi rozwój figur. Przede wszystkim mam tutaj szybszy właśnie rozwój figur. No, zagramy takie sztuczne posunięcie. Ale może się przydać. Okej, okay. Skoczkiem wjedziemy. Tu goniec B7 zdąży zagrać. To może jednak ten ruch nie był najlepszy. Jak widać. Właśnie. Spróbujmy tak. Wybiję pionkiem. Lufcik jest zrobiony z tempem. Goniec A5 chyba. Tak mi się jakoś ten ruch spodobał. Za wiele tu chyba nie uzyskam. Chcę wymienić tego gońca. Nie mam wyjścia, raczej trzeba. No dobra, lecimy na bardzo uproszczoną pozycję. F6. Tak, koń C4, to mamy B3 zawsze. Wygrajmy B3 od razu. No i F4 za chwilę. Skoczek tu, on bije. No to tu i nie może zbić, bo król G3. Skoczek musi lecieć na F6, a my wtedy chyba tu uderzymy. Nie, tu nie mogę, bo wybije mi wieżę. Zagramy E5. E5 chyba dobre. Tak. Gdzie ten skoczek potem ruszy? Aha, tutaj mogę zagrać później E4. Skoczek B6. Dobra, wracam. Chyba nieudana próba w ogóle czegokolwiek. Jedna wymiana. Być raczej musi, bo odprowadzę piona. Ciężko powiedzieć, jak to wygląda i jak to ocenić. Czarny ma inicjatywę. Lepsza struktura. Nie ciśnie. Próbujemy coś skoczkiem podziałać tutaj może. Za chwilę, jak skoczek odejdzie. Skoczek zawsze może wrócić, prawda, na D5. No dokładnie. I tutaj chyba czarne chcą remis, coś czuję. Jakoś niemrawo pograłem. Dobra, spróbuję oddać pionka. Poszukać jakiejś inicjatywy. Zagram tu. Zagram tak. No dobra, tak muszę. Witam cię, SK, witam. Jasne, to się wiązało z ryzykiem. Zagrajmy tak. Jakieś siatki matowe tu. Ojejku, stop. Tutaj. Dobra, zagramy na prostą łapkę, bicie tutaj, tak? Damy szacha. Może tam siatka matowa była jakaś? No tak. Aha, skoczek D5 jest. To wtedy też tutaj. Dobra.
Pytanie, czy tak, i potem tu, czy to jest dobre. Dobra, chyba wybiję, gram e6. Może coś tu się zadzieje lepszego. Wydaje mi się, że nie powinienem przegrać. Grozi w ogóle e7. Aha, to mamy e7. Dobra, dochodzimy do hetmana. Ok, no to tutaj udało się przeciwniczkę troszeczkę oszukać. Witam cię, Iron Fighter. Partie idą bardzo źle, bardzo słabo gram, niestety. Ale może druga połowa się trochę poprawi, bo jesteśmy po rundzie numer 6. 3,5 punkta na razie uzbierane. Jeszcze 4 rundy, także do rekordu mamy szansę dojść. Aleksander Zubow. Zremisowałem z nim ostatnio. Ma 5 na 5. Hikaru. Erik Hansen. Remis. Oni często remisują. To chyba strasznie dużo ze sobą partii rozegrali. No tak, tak. Musiałem zamotać. Musiałem, bo tak na siłę troszeczkę chciałem wygrywać. Tak wiadomo, z silniejszym graczem nie miałbym szans, ale tu przeciwniczka się trochę pogubiła, jak widać. Witam cię, szachista. Dobra, mamy dwóch liderów na ten moment, po 6 punktów. Kim jest ten Rosjanin? A, Maksim Matlakow, okej. Okay. No dobra. Nie jest najgorzej. No ale zerknijmy sobie przy okazji na tą partię. Ten początek. I przeciwniczka idzie tak po prostu na wymianę. Goniec C4. Należało szachusiu zagrać. Szada tak. Wieża z F na D1, wieża na C1 poszła, B5, goniec E2, goniec wrócił, jakiś koń E5 pokazuje, no ale to są tak symetryczne pozycje, że tu ciężko chyba znaleźć taką dużą przewagę. Wieża, skoczek, goniec C7 pokazuje jednak? To dobrze, no, skoczek D4, może tutaj coś lepszego jest, niech komputer podpowie. Koło remisu. Skoczek D4, goniec B7, goniec, bicie. No remis, jak to się mówi, strzelił w wymiana. Dobra, przelecę troszkę szybciej tą końcóweczkę. Tak, no tutaj pomyliła się, bo myślała, że dwa pionki wiszą. Król F3 nie można na H, zbić na H2 nie można, bo król G3. Skoczek. Ha, teraz pokazuje, żeby nie ruszać E5, chociaż E5 też bierze pod uwagę. B4. A no właśnie, szachusiu. B4 z planem skoczek B3 i przerzucenia go na C5. Bardzo niewygodny plan dla czarnego. Poszło E5, skoczek tutaj. Dobra, skoczek E2. Szachy to ciężki sport, moi drodzy. Tak, tak, nic nie ma. Myślałem, że tu mam już strzałka. Ale skoczek B6 też się nic nie dzieje. Tak, tak. Ciekawi mnie też, czy tam siatka matowa się pojawiła. Zaraz zobaczymy. No, lepsza czarnych. Lepsza czarnych. Nie ulega to wątpliwości. Dobra, tak, tak, tak. Przeciwniczka myślała o remisie i to ją zgubiło. Wieża D2 można było. A, nie widziałem tego ruchu. Spoko, szachuś. Tak, tak, skoczek B4, wieża D2, bicie i wieża tutaj, dobra, skoczek, cyk, bicie, cyk, wieża B2, jasne, i wieża A7, król F8, chyba siatki matowej po A8 nie było, znaczy dla człowieka może, aha, tu jest zawsze taki ruch, dobra, siatki matowej nie ma, więc nie najgorzej poszło, szach, tak, tak. I skoczek D5. Błąd, jak się okazuje. Cyk, cyk. I E6. Wieża B4. Ciężko taki ruch znaleźć obronny, żeby iść na E4 i tutaj podpierać tego pionka uciekającego. Gonić go. Ciężko taki ruch znaleźć. Naprawdę nie jest to łatwe.
No po tym ruchu E7, dobra. No cóż, trzeba ustawić przegraną pozę, żeby ją wygrać. No. Kolejna runda, mistrz Fide, ale bardzo silny. Bośnia i Hercegowina. Lecimy E4. A jeszcze raz spróbuję G6 wrzucić. Mamy piewca, gramy C5. Nie wybił, czyli już się pojawiają tutaj schematy z obrony królewsko-indyjskiej, Benoni. Coś w tym stylu. Spróbujemy zagrać A6, żeby od razu B5 wrzucić. Będzie A4 na bank. Nie będzie? A to B5 za darmochę. Świetnie. On to zrobił specjalnie. Lecimy, tak. Specjalnie, żeby mieć na C4 placówkę. To jest ważna rzecz dla przeciwnika. Roszada i E6 szybciutko. Tutaj, tutaj. Tym. Gońcem 3. Gońcem mi się, ale pionkiem też mi się podoba. Zbijemy pionkiem. Jest E5 oczywiście. Skoczek D5 zagramy. Zbijemy pionkiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak. Jasne. Skoczek szybko na C6. Teraz to już jest w miarę dobrze. No to centrum budujemy. D5 i nie pozwalamy skoczkowi wejść na C4. Teraz tak, może w ten sposób nawet zagrać. To warte pewnie rozpatrzenia. Dobra, jak jest z czasem? Muszę czasu pilnować. Taki ruch mi się bardzo podoba, bo tutaj zamknę go w ogóle na C2 i dobra, jak mi się podoba, to gram. Puszczam pola, wiem o tym, ale zamykam go tu mocno. Jasne, on się przestawia. Zagrajmy hetman może na E7. Zawsze bronimy, może goniec B7. Coś w tym stylu. Aha. Figury wyprowadzić trzeba. Puszczam skoczka wprawdzie na C4, ale zagram chyba E5 wtedy. Przytrzymamy to. Jak ocenić tą pozycję? No białe w zasadzie nie mają problemu z figurami, ale to stoi. Dobra, tu muszę tak. No wybije, jasne, że wybije. Zbijemy wieżą i drugą wieżą tutaj wstawiamy. A, tu wjechał. Dobra. Jakość mniej. Właśnie. Jakość mniej, szachusiu. Tylko żeby w dobrej wersji to jeszcze oddać. Podstawka, podstawka. Ktoś mówił coś dzisiaj o podstawkach. Chyba zbijemy na D5. Albo i nie. W sumie nie ma obowiązku bicia na D5. Więc można było wieżą na F8, jak już się nie decyduje na bicie na D5. No i teraz, czy mój goniec będzie lepszy od wieży, od jakiejś wieży? No H5 chyba. H5, żeby gońca wstawić, żeby on grał coś. A, tu podstawiłem. Ajajajajajajaj. Bardzo źle. Taki ruch też nic nie daje. Fatalnie. Fatalna podstawka. Szaleńczy atak ślepej kiszki. Mądrze gra.
Ten pion wygra partię prawdopodobnie. Słabo pograłem. Znowu. Taka dobra pozycja. Kurczę, felek. Bardzo dobrą pozycję miałem. Bardzo, bardzo dobrą. Trudno. Jaka tu analogia? Dostajesz dobrą grę i przegrywasz. Dostajesz fatalną grę i wygrywasz. O co tu w ogóle chodzi? A teraz tu chyba mam strzał. On tu bije, tu. Podstawił piona, to też jest dla mnie plus w tym momencie. Aha, ja też podstawiłem, okej. Okay. Wszyscy podstawiamy. Kurczę, nie wiem co grać. Mało czasu w ogóle. Zwróciłem na to uwagi. Czas, czas, Krzysztof. No muszę tak, ale to jest fatalny ruch. Kurczę, to był fatalny ruch. Strasznie źle grasz, Krzysztof. Nie ma jak się przedostać. No stoję w miejscu, niestety, to jest worek. Stoję w miejscu i kwiczę. Dobra. No, moi drodzy, niestety. 3,5 na 7. Fatalnie. Zerknę na pozę, bo bardzo dobra była. Jak to jest, że nie wykorzystujemy lepszych pozycji? Jak to się dzieje w ogóle? Cześć Stasiowski. Ale tutaj wiesz, te minus 250 punktów na Czeskomie, no to nie ma znaczenia większego. No to jest mistrz FIDE, tak? Widać tutaj. Więc może być bardzo dobrym mistrzem FIDE oczywiście, tak? Albo być dobrym specjalistą. Ojejku, nacisnęło mi się, że mi zniknęła ta partia. Kurczę blade. Jestem trochę zły. Uff. O, jajku, jajku, Krzysztof. Fatalnie. Dobra, jeszcze tutaj zerknę na... Gońcem należało bić, niż pionkiem. Może i tak. Bierze B1 słabe, skoczek C6, to już jest dobra pozycja. B3. D5, no D5 było ok. No to jest w ogóle piękna pozycja, no. To jest piękna pozycja czarnych. Generalnie można było tu też trzymać i grać wieżę A7. Pozdrawiam tutaj Szymona. Jego ulubiony ruch w szachach, wieża A7. D4 jak widać też można, goniec wrócił. Coś konkretnego zadziałać. E5 od razu. O, ja hetman E7. Takie miękkie ruchy. Czyli trzeba szukać jakichś konkretnych ruchów od razu. Czyli tutaj się pakować skoczkiem i tak uderzać na F4. Wykorzystać wolną linię. Koniec B7.
Pomijając fakt, że ja tam jakość podstawiłem niestety, o wieżę zbiłem, no właśnie, tutaj była podstawka jakości, czyli taktyka, taktyka i jeszcze raz taktyka. Dobra, nie chcę mi się patrzeć już w tej partii. Przegrana, koniec. Tam nic nie było. Niestety żadnych szans. Gram końcówkę i 3 rundy zostały. Jeśli wygram, wszystko będzie norma. Ale kołówkę grasz, Stasiowski. A norma na co? Na którą kategorię? Na mistrza międzynarodowego? A ja mam 3,5 punktu na 7, zostały 3 rundy. Jak wygram wszystko, to będzie wyrównanie rekordu. O. I tak zrobimy. Tak powiedział, tak zrobi. A normę na jedynkę. No to powodzenia, powodzenia. Moi drodzy, zastanawiam się, czy za tydzień grać Title at Tuesday, ponieważ ten ligowy turniej mi się zaczyna, więc możliwe, że sobie odpuszczę, ale jeszcze zobaczę, bo chodzi o to, żeby może nie męczyć materiału tymi blicami, a więc bardzo możliwe, że odpuszczę. Zastanowię się jeszcze, ale dzisiaj, kurczę, jakoś tak nie wchodzi, nie wchodzą te szachy. Ciężko też trzymać w szachach taką równą formę, prawda? Jak ktoś trzyma równą formę w szachach, no to na pewno jest silnym szachistą. To jest bardzo ważne. Jasne, że tam forma zawsze może spaść, ale jak spada ona w nie aż tak znaczącym stopniu, no to to jest plus. No. A zresztą, co ja gadam, to są proste rzeczy, wszyscy o tym wiemy. No, jak się cały czas męczy szachy codziennie, to też no, nie jest tak prosto utrzymać się na wysokim poziomie. Grało mi się dobrze tydzień temu, tylko tam też troszeczkę brakowało. Krzychu, daj spokój, przegrana to norma u szachistów. No ja wiem. Karawana jedzie dalej, tak. Zgadza się. No, ale muszę sobie tak pogadać, no jak sobie już streamuję, to sobie chociaż trochę pogadam. Trochę sobie trzeba polamentować. Ciekawy jestem, jakie wy macie zachowania, na przykład jak gracie w szachy i przegrywacie takie lepsze pozycje, czy tam lepsze debiuty, albo mówicie, miałem wygraną. Ciekawe, jakie macie reakcje, to też mnie ciekawi, bo wiecie, pięścią w stół, tak, niejedną myszkę się wymieniło, nie daj Boże monitor, no ale myślę, że aż tak źle to nie jest. Ajajaj. Zubow 6,5. Erik Hansen jak ciśnie wysoko. Ja chcę chyba tutaj powalczyć o najwyższe miejsce. Dwa razy myszkę połamałeś na bulecie. No tak, to i tak dobrze, że tylko dwa razy. Chciałem rozbić kiedyś kubek, ale skończyło się na oblaniu herbatą. O! Dobrze, masz kubek przynajmniej więcej w domu. Lepiej nie pytać o to. No zgadza się. Tutaj jeszcze tego typu ruchy, jakieś D3 można było wtrącić, żeby spróbować skoczek D4, a to ciężkie rzeczy są, kurcze, blade. Przeciwnik kontrolował sytuację. A spotkałbym się z takim zawodnikiem o 2770 na liczesie w jakimś meczu. No, zupełnie też inna by była gra. Dobra, partie się za chwilę powinny skończyć, tutaj patrzę, Vincent Keimer. Kurcze, jak on bardzo dobrze gra, słuchajcie, ten młody zawodnik, no, naprawdę wymiatacz. Pozazdrościć przede wszystkim wieku, no umiejętności, ale wiek robi swoją. On pewnie chłonie szachy jeszcze tak bardzo mocno i tak szybko. Ładnie, no to są właśnie takie już talenciki w szachach światowych, gdzie można na palcach jednej ręki szukać takich zawodników. Dlatego ta gra jest taka piękna, bo nie każdy może być mistrzem świata, nie każdy może być na mega super poziomie bardzo wysokim. Dlatego one są takie ekscytujące. Poza tym są też takie nieskończone, bym powiedział. Nie ma dwóch takich samych partii rozegranych na świecie. Nie liczę partii ustawionych z góry, tak? No bo tych nie liczymy. Tylko uczciwi zawodnicy jakby grali w szachy,
No to nie ma dwóch takich samych partii, nie spotkałem się. Wiadomo, że tam do 15 czy 20, nawet 5 roku. Dzięki serdeczne, Garganel za followa. Wiadomo, że tam do 20 któregoś ruchu, no to mogą być takie same partie, bo tam teoria leci, tak? Ale później się coś zawsze zmienia. Dzięki Radio za followa. No, zgadza się, słuchajcie, z tym przegrywaniem wygranych, no, jednak trzeba się opanować, trzeba zachowywać spokój. Mentalność przede wszystkim jest bardzo ważna w szachach, prawda? Psychologia. No, jak w każdym sporcie. No, to by trzeba było pracować nad sobą. A czy ktoś z Was może medytował kiedyś, albo medytuje regularnie? Słyszałem, że to działa. Ciężko się zerwać mi do tego. Chciałem spróbować. No to by trzeba było z jakieś 2 tygodnie, miesiąc. Nie wiem, czy ktoś z Was się zna. Jak tak, to chętnie posłucham opowieści z praktyki. Partia może się powtórzyć. Szansa jest tylko bardzo mała, bo kombinacja jest 10 do potęgi 120. O Matko Boska. No nie wiem, czy się powtórzyła. Wiem, że tych partii są miliony, jak nie miliardy, prawda? Ale myślę, że no, nie jesteśmy chyba w stanie tego sprawdzić nawet. Piękna. Szachy to piękna gra. Dobra, jedziemy. D4. D6. No to gramy E4. Jak D6, to E4 z... Niech się męczy z pircem. Ups. No i lecimy E5, no. Męcz się, przeciwniku, męcz. Postraszymy. No to cyk. Okej. Okay. To goniec E3, jak skoczek F5, to goniec F2. To też G4 myślę, że byłoby całkiem sensowne, chociaż na E6 trzeba też zwrócić uwagę. No ale ja akurat pirca nie gram białymi często, więc możliwe, że takie ruchy wchodzą. Spróbuję po prostu logicznie jakoś poćwiczyć. Może tak, z zamiarem zbicia nawet. Dał zbić? Czy bić to? Bijemy. Dobra, i teraz tak, E6 mi chodzi po głowie. Może tak nawet zagramy? Próbować tu atakować. Jak zbije, to goniec. O, jakaś roszada też by się przydała. Ale długa może. Zbija, tu się broni. Pozycja myślę, że jest bardzo przyjemna. Tak oceniam na ten moment. No to subskrybencie, daj znać, jak tam z tą medytacją. Chętnie, naprawdę jestem tego bardzo ciekawy. Zaczynaj. Za 2 tygodnie możemy wrócić do tematu. Zobaczymy, czy to faktycznie działa. No kurczę, na pewno działa. Znaczy, bo tu specjaliści mówią, że działa, tylko... Wiecie, jak to jest. Trzeba się zebrać, nie? Do tego. Możesz mi zbić do końca, więc król B1, bo jak zbiję do końca, to jest mat na D8. Na samym końcu. Pytanie, czy teraz tak. Czy zagrać wieżą tutaj, bronić pionka, czy spróbować po roszadzie po król F8? Dobra. Czy zagrać tak po prostu? Jedziemy ostro, się nie czaimy. Jedziemy. Nie ma na co czekać. Też takie ruchy pewnie były możliwe, bardzo dobre. Zobaczcie, goniec nie wyszedł, tak? To jest ten minus u przeciwnika i ma minutę mniej. Bicie, dobra. Bicie wieży, nie. Ja podstawiłem po prostu piona. Wybijemy.
I. Może nie, może tak zagrajmy sobie. Coś w tym stylu. Spróbujemy go tam postraszyć. Okej, i tutaj coś spróbujemy postraszyć. Skoczek E5 to Hetman H5. Takie będziemy tutaj pułapeczki zastawiać. Chociaż też skoczek E5 bicie musi Hetmanem na D8 tutaj. Trochę taktyki jest. No, w długiej partii by się policzyło, tak? A tu musi być worek. Tu musi być worek, moi drodzy. Tu w ogóle chyba skoczek na E6 też grozi. Jak bije pionek, to wieża F1. I się powinno posypać. Dobra. Chyba taki ruch jest dobry. Tak czuję. Bo jeżeli skoczek odejdzie gdziekolwiek, to skoczek na E6 lub skoczek tutaj daje piekielnego szacha i biorę hetmana. Teraz grozi bicie tu i grozi mat. Zagrajmy jeszcze tak, może to coś wniesie do pozycji. Aha, Hetman D7 i tu wieża mi wisi. Może to do pozycji nie wnosi. Aha, tutaj mam szacha, bo Hetman D7, ok. Tutaj i teraz tak, pytanie. Tu, tam. Tak, wygrywa. Grozi mat na F7. Oho. Ale jeszcze nie wygrałem. A, jest mat w dwóch. Hetman H7, skoczek E4. Dobra. No to teraz partia mi się podobała. 27 ruchów. No to lecimy, moi drodzy, lecimy. Osobie, która wymyśliła szachy dawno temu, dzisiaj przyznano by pewnie Nagrodę Nobla. Albo i więcej. Smoku, albo i więcej. Pochodzą prawdopodobnie z Indii, więc nie jest dziwne, że zawodnicy z tamtych regionów mają od najmłodszych lat szachy we krwi. Sport narodowy, jak ja bym chciał, żeby szachy były sportem narodowym w naszym kraju. Rusek w betoniarce. Ja. Poszło, poszło to. Poszło. Ale widać, nie był doświadczony w pircu. Zobaczcie, bo on zagrał D6. Z reguły zawodnicy grający D4 po D6 nie grają E4, tylko C4, a potem jest ruch E5. No ale tutaj dostał zaskoczenie. No i musiał sobie radzić. Widać, że już po tym ruchu troszeczkę mu się mogło pomylić. Znaczy, to jest też ruch normalny, jasne, ale tutaj i od razu E5 się robią problemy już. Trochę jest ściśnięty. Czyli jak to komputer pokazuje? Sprawdź. Tak, i czy E5 wrzucam? Tak, E5 poszło. A, czyli jednak coś tam szachuś potrafisz czasem. Goniec E3. G4 pokazuje maszyna, żeby zagrać i żeby skoczek nie miał wyjścia. To też jest oczywiście dobre. Ale goniec E3 na drugim miejscu. Poszło goniec E3. Dzień dobry. Pionek na H5. Goniec D3. Tak. No i bicie na F5. I jazda. Czy hetman D3 taki bierze pod uwagę ruch? Bierze. Nawet hetman E2. To już wyższa szkoła jazdy. W ostrej pozycji wiadomo, że tutaj sobie maszyna poradzi. I znakomicie. Hetman D3 poszło. CD, dobra. Goniec, tak. Wybaczcie, że za dużo nie mówię, ale tak sobie tutaj już w głowie układam te pozycje. Poszło tak. No, atakuje tutaj. Długa roszada jest w zanadrzu. Koń B8, ciężko taki ruch zagrać. Tu bronimy i skoczek się lepiej przestawia na C6. Ciężko taki ruch. On zagrał tak. Ok, no i długoż. Pewnie, że tak. Hetman A5. Skoczek B5, mówiłem o skoczku B5, że jest możliwy taki ruch, ale król B1 również myślę, że spokojnie i król F8. Skoczek B5 pokazuje teraz ruch bezpieczny, ale G4. G4 i jak to teraz? Duży plus jednak. O, wow. Trzeba dać troszeczkę tutaj maszynie policzyć. No tak, to G4 musiało wejść. Hetman H7. Czy tam może być jakiś wcześniejszy mat? Skoczek. O, teraz niech chwilę maszyna policzy. Co? Skoczek na F7?
No, dobra, umówmy się, w długiej partii może bym znalazł, tak, taki ruch. Jakbym tutaj mocno się zmobilizował z jakimś arcymistrzem, może bym znalazł. A tu jest mnóstwo dobrych ruchów, jak widać, tak? Wieża 1, nawet proste posunięcia. A co ja zagrałem? Zagrałem hetmanem. Myślę, że też dobry ruch. No tak, to musi się koniec zadziać. Hetman C7, skoczek H7. No wszystko wisi. Goniec E5. O, mata w 7 widzi. Sprawdźmy. Sprawdźmy taki ruch. Goniec bije, bo grozi mat na F7, więc goniec musi odbić. Tak, hetman musi bronić tego pola. Jak teraz pokazuje skoczek B5. Dobra, czyli to samo, co by poszło. No już teraz, no tak, gdzie by hetman nie odszedł, hetman musi tutaj. To jest to samo, co wcześniej zagraliśmy. Ok, czyli poszło tak. Wieża D8, dokładnie. Król G7. No chociaż dałem mata. Dobra, moi drodzy, 8 rund za nami, punktów mamy 4,5. I lecimy dalej. Teraz ważna partia, przedostatnia. Żeby sobie tutaj w miarę poradzić. I w ostatniej będziemy już walczyć mocno. Taki jest plan. Jak to będzie? No tak, to zgodzę się, że ten mat był ładny. Prawda? Tak nietypowo. Figury przeciwnikowi przeszkodziły bardzo mocno. I pionek, i ten pionek. Dobrze. Czekamy na kolejną rozgrywkę. Tu jeszcze grają. Czy Hikaru jeszcze gra? Nie gra. Remisik. Zero jeden. Aleksander Zubow poległ. Erik Hansen. No, będziemy się przyglądać temu zawodnikowi. Przegrał! A no tak, bo tutaj chyba już król bije H3. Jasne. Bo jak wieża bije na F2, no to wieża H7. I tu pionek dochodzi, bo jak wieża wraca, broni pionka, gramy tak i grozi taki ruch wieża. Wieża H8 z szachem, dorobieniem hetmana. Albo od razu dorobienie hetmana. Dobra, koniec analizy. Mamy zawodnika z Samoa. Matko jedyna. No nieźle. No to gramy te G6 cały czas. Próbujemy. Konie F3. D6, czyli pirc taki kombinowany. Obrona królewsko-indyjska. No to świetnie. Jedziemy. Roszadka. Goniec D3 to chyba. No tak też można oczywiście grać. A5, koń A6. A3. To lecimy tak. Od razu B4 wrzuci taki ruch. Jest taki ruch możliwy, bo on jak zbije tutaj, to ja mu na A4 rąbię. No bardzo proszę, bronię na A4. Aha, tu mi rąbnie. Oj, 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 oj. Nie ma tego paskudnego gońca. Ok, chyba tak. Skoczka tutaj i tutaj trzeba wstawić. Muszę bronić pionka pasywnie. No, porobiło się. Szybko tak gramy. Wykorzystać tego gońca trzeba może tutaj, ale spróbujemy skoczka tu wstawić przede wszystkim. Ważne, że bronimy piony. No dobra, taki ruch był możliwy i zagrał. Jasne. Wybić. Skoczek wleci. Hetman wleci. No wybić takiego piona trzeba. Okej. Zagrajmy tak. Z możliwością wieża D8. Już nie patrzymy na pionki. Tutaj chcę zbić koń F4 i dać mata potem na G2. W jakiś ciekawy sposób. No, on szuka kontry i słusznie. Skoczek prawdopodobnie powinien odejść na jakieś pole typu D2. Nie, na D2 nie może, bo zwierza tutaj. Goniec, ok. Zagram bezpieczniej, może wieża C8, wieża C6.
Skoczek tu jasne, że może wejść. A, tu pionek jeszcze. To paskudnie się zadziało. Ale taki ruch może się przydać, bo jak zbiję, to ja biję pionkiem. Skoczek nie wchodzi, a tutaj naciskam. O, to mi się podoba już. Ta pozycja mi się już bardzo podoba. Szachuś, musisz tylko ją wykorzystać. No, on musi gońcem wrócić. Nie wrócił. Tu zaatakował. To lecimy tak, panie kolego. Naprawdę tak zagrał? Kurczę, zagrał tak. Tutaj szybko gra w ogóle mój oponent. Dobra, gramy tak. On F3. Leci. H5 miało być, nie H6. Strata tempa kompletna. Muszę poprawić to, no. Strata tempa, szachuś. Podstawiłem. Podstawiłem. Gra dosyć szybko, muszę przyznać. Dobra, jakaś moja szansa na różnopolaki. On dwa piony mniej. Przy różnobarwnych mam jakiekolwiek szanse na remis lub... Dobra. Z tej strony coś spróbujemy. Wieża A4. To szach i tutaj, nie? Jedyna jakaś szansa na cokolwiek. Wieżę odciąć od siebie. I tu wieżyczka będzie męczyła. No to chyba się wygodnie gra w ogóle czarnymi bez tych pionów. Nie mam pion. 2, 4, 6, a ja mam 4. No dobra. Mój goniec po prostu jest lepszy. Grozi bicie na A3 również, tylko im więcej wymienię, tym może być gorzej. Wieża dobrze stoi. Broni, tu broni. Królem można podejść trochę. No dobra, mogę zbić na A3, ale jak już mówiłem, tych wymian może być sporo i to też może być nieprzyjemna sprawa. Powiedzmy, podciągnę króla trochę. Wyczekam to jeszcze. Aha, mogłem tu spróbować. Znaczy cały czas teraz mogę zbić i teraz pytanie, czy zbić to? Tam zdążę, idę królem. Król C2, wieża A4. Dobra, wieża A4 i tutaj jest atakowany. Jak B3, to bije pionka. Król na D3 z powrotem może ruszyć. Zawsze mogę wybić znowu. Tutaj spróbujemy tego pionka skosić. Nie da się tak łatwo tego zrobić. Idę pionem do góry. Właśnie tu wybiję. Muszę wybić, nie mam czasu. Kontrolny. Może zbić. Cóż to za pozycja jest? Tu grozi mat na D2.
Czy on się ma jak obronić? Nie ma się jak obronić. Mat na D2 grozi. Siatki matowe, panie kolego. Dzień dobry. Mamy macika. No, to jestem zadowolony teraz bardzo z tej partii. Wow, jak to mówi mój mały synuś. Wow. Co tam piszecie, moi drodzy? Samoa to wysepka na Pacyfiku. Tam mieszka niecałe 200 tysięcy ludzi. I widzicie, i mają mistrza FIDE. Może coś więcej. No, fuksiarz, wiesz, no. Może i tak, ale w tej pozycji właśnie różnopolowe gońce jedyne dają jakąkolwiek szansę, jak widać. Więc tam coś też oceniłem w miarę poprawnie. Dybson fart. No słuchajcie, no na tym polegają szachy. No trochę tutaj Kaisa się odwróciła. No dobra, ale pokażę wam, znaczy sam jestem ciekawy, jak ocenia maszyna. Przelećmy. Okej. Okay. Koń A6. Od razu wieżą rypnął. A4. Okej, okay, tak. Coś lepszego jest? Skoczek z F na D7 pokazuje. No to trzeba konkretnie wariant znać. Dobra, zobaczmy, jak poszło. Szada i Hetman E8 pokazuje tak. Dobra, bo jestem ciekawy tutaj D6. To prawidłowo zagrał, tak bardzo zdrowo. No wybić należało. Zgoda. No wiecie, w obronie królewsko-indyjskiej tutaj się często też te piony traci za ten jakąś tam atak, inicjatywę. Goniec G4 poszło. Goniec tutaj, jasne. No tutaj błąd był. No to widać, że on tutaj wybija stępem. Hetman E6. Okej, okay, ale on szybko wybił. Co mi się podoba. I pionek. Witam cię. Ja cię tam, coś tam. Macie niki śmieszne czasem. Skoczek G5. Dobra. Goniec H6. I poszło co? H3. Bicie, bicie. Mnie ocena po prostu komputera interesuje. Dlatego tak sorry, szybko tutaj przestawiam. Tu i F3. No dobra. No jest pionek mniej, słuchajcie, ale nie widać, żeby to tak łatwo wygrywać białymi. Zobaczcie, goniec jaki jest aktywny. Jasne, że jakbym grał tu z jakimś arcymistrzem, to zawsze powtarzam, z kimś mocniejszym, to bym próbował grać tak, no właśnie typu wieża D8, wieża D4, tak? No ale to widzicie, no H6, no to mi się myszka osunęła, bo tu H5 od razu chciałem. Straciłem tempo, zwyczajnie. No i tu już wiadomo, że ryzykowałem, tak? Tutaj, tutaj. No ale jak już mówię, z przegranych pozycji jednak potrafi mi się czasem wyjść zwycięsko. Skoczek D5, tak. I tutaj, dobra. No to on wymienił, no nie powinien wymienić. Dokładnie goniec H3 zagrać, czy coś w tym stylu. Jak wymienił, no to dobrze. Widać, że przeciwnik jest za bardzo strategii troszeczkę chyba nie kuma. Wieża D5, wieża tutaj. No i tutaj się zaczęłaś dobra gra. No właśnie, tutaj gońca się udało wstawić. No to ta pozycja już jest bardzo przyjemna. Wieża B6. Przyjemna dla czarnych, mimo tych dwóch pionów mniej. Dwóch pionów mniej. No, po takim macie humor wrócił, ale to też trzeba było, nie? Zauważyć król E1. Nie takie łatwe. Król E2. Coś tu lepszego było widać. Wieża B2, wieża. Jeszcze wyczekuje te bicie tutaj, jak widzicie. Czyli podciągnięcie króla jest też ważne w końcówce. On tutaj musi grać królem też. Nic nie ma. Lepiej ma? A, zobaczcie, takiego ruchu również nie widziałem. No bo jak wieża bije, król wraca i wieża ma problemy. No zgoda, zgoda, zgoda. Wtedy goniec na B5. No jasne, to już nie byłoby tak prosto wygrywać czarnymi. No ale on nie widział, ja nie widziałem, wszyscy są zadowoleni. Król na G3, tak. Piona podciągnąć lekko, wieża i w końcu bicie. Dobra, zobaczcie, komp pokazuje remisową, ale już nie. Już tutaj coś z czarnymi się dzieje. Szaszek, król D, król C2, tak. Wieża C4 jednak pokazuje, żeby tego wziąć pionka. A, żeby on był wolny, jasne.
Poszło tak. Tego pionka można zbić, bo jak jest szach tutaj gońcem, to można zbić wieżę. Dobra, to już jest po temacie, słuchajcie. Mamy silnego Białorusina, mistrz Fide. Lecimy. D4. Ostatnia runda. Ostatnia runda. W sumie ważna runda. Lecimy. C4, gambit hetmański. Obrona słowiańska. Skoczek D2 po to, żeby tu odbić w razie czego. Okej, lecimy tak. B3, zawsze gońca na B2 wstawimy lub na A3. Podciągnę pionka jeszcze, jak mam możliwość. Okej. Może jednak gońca na A3 wstawimy. Dzięki za follow-a, witam serdecznie. Droidek, 1, 2, 3. Skoczek D7, okej. Bierze C1. W razie tak bez głębszego pomyślunku po prostu ustawiamy figurę. No to lecimy E4, to jest dobry moment, no to trzeba tak zagrać w końcu. Chyba taki ruch trzeba wrzucić. No taki, aha, tutaj za bardzo nie mogę. No czekajcie chwilę, może zagram. Może H3 najpierw spokojnie, lufcik wyczekujący. Może i C5 było ok. Dobrze zagrał. Trzeba bronić. Jest też bicie na F3 możliwe. No mój goniec troszkę jest kiepski. Coś tu przeciwnik jednak pograł, trzeba przyznać. Poprawię lekko gońca, żeby zawsze bronił. Troszkę był wyżej, można było na C2 od razu odejść. Zbił i czy coś tutaj się dzieje? Bijemy tak. Wybił? No to tutaj. Skoczka na B5 wstawiam. Wstawiam skoczka na B5. No, strategicznie stoję trochę gorzej. Nawet nie trochę, ale tutaj taki ruch. No, próbujemy przywalić od razu konkretnie. Spróbujmy. Cztery mi chodzi po głowie. Może F3. Dobra, zgram najpierw F3. Aha. Tutaj będzie zdwajał wieżę, nie? No muszę tak, wybije mi na pewno skoczka, a on strategicznie stoi lepiej już. Nie zbił? Zbijmy. Pytanie, czy skoczkiem teraz zagrać? Chyba trzeba skoczkiem. Uciec skoczkiem trzeba koniecznie. Ja bym dawno zbił tego skoczka na B5 na jego miejscu. Wymienia hetmany. Okej, tutaj grozi. No muszę tak. No muszę tak. Muszę. F4 mi chodzi po głowie znowu. Nie no, dobra, królem. Aktywność króla ważna. G5 powinien zagrać. I to zrobił. Muszę F4.
Tak, chyba niczego nie podstawiam, mam nadzieję. Dobra, skoczkówka już jest. A, tu podstawiłem, no mam nadzieję, właśnie. Szachuś. Podstawiasz jak masakra. Coś się dzieje w ogóle. Oj, heroiczna walka o remis. A było tak ładnie, było tak ładnie już, no, wcześniej. Tu wybić i tutaj wybić. Wybić tu szybko. No i tutaj. To jest dobre zagranie z jego strony. No, szuka, szuka. Skoczek zagubiony trochę, ale skoczek D1. Tutaj. Skoczek F2. Jasne, wezmę, on weźmie tego, ja wezmę tego. Ojej, pion mi ucieka. Pion G3 ucieka. Źle pograłem. G3 z szach. Nie zagrał tutaj? To jestem zdziwiony. Dobra, szybko idę pionem, może go postraszę jakoś. Skoczka powinienem tutaj gdzieś stawić. Też opcja jest na moją grę pionkiem szybko, mało czasu. Szuka, szuka zwycięstwa, szuka zwycięstwa. Szybciutko tak. Tu, tu. Orety, tak. Ojej, to idzie tutaj pionek. Kompletnie nic nie widzę. G2. Źle w ogóle zagrał. Masakra. On źle zagrał. No to remisik, no ekstra. Była w trąba w jednym ruchu. No to no, mamy remis. Nie no, moi drodzy, podsumowując dzisiejszy turniej, grałem fatalnie, więcej szczęścia niż rozumu. No zobaczcie, no taka prosta końcówka dla niego w tym momencie. Tutaj. Skoczek broni pola, pionek broni pola. Nie ma jak obronić tego ruchu. Nie wiem, też może jakieś zaćmienie miał. Ale z tej partii akurat tutaj nieistotne. Jakbym przegrał, to tam, wiecie, to tam na niczym już teraz nie zależało, jeśli chodzi o punkty. Na niczym, o punkty chodzi, tak. Moi drodzy, no fuksiarz fuksiarzem, ale... Zagrajcie sobie tutaj, no. Zagrajcie sobie taki turniej. Nie jest to proste. No dobra, tymczasem 6 punktów na 10, niezasłużone. Dzięki serdeczne za oglądanie, za uwagę, za komentarze. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się serdecznie, do zobaczenia, hej.